tak? No to muszę ci powiedzieć, że nie interesuje się zbytnio historią i ten film może być dla mnie nudą. No przecież ja też nie jestem profesorem z historii, ale myślę, że warto to zobaczyć. No dobra, ale jakbyś nie podobało, to dajesz mi kawę dobrze. Zapomnij. To co, za godzinę pod kasą? Okej. 3 maja 1791 roku to data, którą pamięta każdy Polak. Chwila ogłoszenia naszej konstytucji. To niewątpliwie jedno z najważniejszych historii tego kraju. Niewielu jednak wie, jak doszło do jej uchwalenia lub jakie były tego przyczyny. Ogólnodostępne informacje nie pokazują faktów całej okazałości. Dziś dowiecie się, jak w rzeczywistości wyglądała ówczesna sytuacja polityczna oraz jak doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oj, Wybicki ma rację. Przecież próbowaliśmy przeprowadzić jakieś reformy, ale wystarczy wspomnieć o jakichś reformach i już jakiś sarmata krzyczy: weto, weto nie pozwala! No, ale przecież ty jesteś królem, pomazaniec Boży. Ludzie twoją marionetką, nie? Tak, jasne. Wystarczy źle kiwnę palcem, a w 3 sekundy zjawi się tu Katarzyna i zacznie mnie strofować. Ona ma jakąś magiczną kulę, czy co? Ktoś to coś o mnie mówił? Nie. Wyraźnie słyszałam. Oj, słoneczko moje, musiałaś się przesłyszeć. Stara wiedźma. Tylko nie stara, Stasiu. Tylko nie stara. A swoją drogą, dlaczego mówisz na serce słoneczko? Ani na to nie mogę patrzeć. No, ale przecież mamy armię. Możemy przeciwstawić się węglowi. Chodźcie, pokażę wam coś. Przypatrzcie się. Widzicie tę umięśnioną klatkę? Ten wzrok mordercy. Ultra nowoczesny sprzęt. Przemnóż to przez 300 tysięcy, a będziesz miał obraz tego, co może zwalić się nam do kraju w przeciągu kilku dni. Oto przedstawiciel Wojska Polskiego. Dyscyplina, karność, wyćwiczenie. Wyobraź sobie armię takich klonów wchodzącą do kraju i niszczącą wszystko na swojej drodze. Byłoby niefajnie chyba, nie? A teraz następuje punkt kulminacyjny. Co tu do roboty? A pan to należy do oddziału Wojska Polskiego? Należy. Ja tylko generałem jestem. Ja tylko czasem. Jak są wykopki, to za bardzo nie mogę. Panu podziękujemy, odezwiemy się w razie potrzeby. Przecież musimy coś z tym zrobić. Próbowaliście chociaż... Ach, do dziś pamiętam obrady Sejmu z 1767 roku. O tym czasie Polska była z ciągłymi wewnętrznymi problemami. Zaślepienie i ciemnota szlachty, ingerencja państw ościennych, niemożność dokonania reform. Wszystko to prowadziło do upadku, którego finałem był pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku. Jednakże, jak mówi stare porzekadło, czasem trzeba spaść na same dno, żeby mieć się od czego odbić. Początkiem brutalnych ingerencji w politykę polską były obrady w Sejmie w 1767 roku, na którym miano przedyskutować kwestię tolerancji religijnej w Polsce. Nie damy Rosji pluć nam w twarz! Racja! Polska tylko dla katolików! Wiwat! Prawdziwa polska wiara! Niech żyje! Nie żyje! Sztoby gawalinkie, druzja? Nic, w sumie to nic. Osobiście uważam, że tolerancja religijna jest bardzo słuszna. Tak, zgadzam się z tobą, bracie. Masz tutaj polska sobaka i dziesiła sobaka. Ja się nie zgadzam, musimy coś z tym zrobić. Jak sobie o tym znowu pomyślę, to ciarki przychodzą mi po plecach. Chodźmy, nie możemy marnować czasu, musimy opracować plan. Stanisław August Poniatowski, nie mogąc rozwiązać problemu w sposób uczciwy, musiał użyć podstępów, zwodząc nie tylko swoją kochankę Katarzynę i władcę Austrii, lecz także szlachtę. Udało mu się doprowadzić do uchwalenia drugiej konstytucji na świecie. Trzeba podkreślić, iż sam król nie podejrzewał, że sprawy nabiorą taki, a nie inny obrót. Mówi się, że jeżeli nie można rozwiązać czegoś siłą, trzeba to uczynić inteligentnie. I tak zrobili to zwolennicy reform. Czy to było honorowe i godne pochwały? Już dawno ocenili to historycy, zrzucając na to wydarzenie zasłoną zapomnienia, mówiąc jedynie o fakcie uchwalenia konstytucji, a nie o metodach, dzięki którym było to możliwe. O, ja wspaniała, cudna, przepiękna, wspaniała Kasiu. Oż to?
Słoneczko słodkie, chciałbym ci pomóc w tym ciężkim i równym boju z Turcją. Dam ci tyle wojska, ile tylko będziesz chciała. Tylko potrzebuję jednego małego podpisiku, żeby zwołać Sejm i im o tym powiedzieć. To jak będzie, Kruszynko? Wojsko? Tak! Zawsze się przyda jakieś mięsko armatnie. Gdzie ci podpisać? O, tutaj. Dziękuję. Oj, królu, nawet nie wiesz, jak burzliwie potoczy się ten Sejm. Redagowanie konstytucji przebiegało w tajemnicy. Jej projekt znała stosunkowo nieliczna grupa posłów. Rozpoczęcie wyznaczonej na 3 maja sesji było starannie przygotowane. Wbrew regulaminowi obrad nie zapoznano Izby Poselskiej z projektem nowej ustawy w obawie, żeby posłowie wręcz przeciwnie, nie odrzucili jej. Stronnictwo Patriotyczne Kołłątaja, działając w porozumieniu z Małachowskim i królem Stanisławem, wykorzystało fakt, że w Warszawie było zaledwie 182 z 359 posłów, w tym większość popierających reformy. I złożono projekt nowej ustawy w Sejmie. Zatem ustawa rządowa została uchwalona wbrew obowiązującej procedurze obrad pod nieobecność znacznie większej liczby posłów. Tak! Nie! Nigdy! Ale uspokójcie się! Nie! Dobrze, uspokójcie się. Panowie, Żywuski, Potocki zawiązali konfederację przeciwko mnie? Czyli weto nie obowiązuje? Idźmy dalej. Mieliśmy dyskutować na temat reform. A cóż to za czarna procesja? Co to jest? Cóż tam jest napisane? Mieszczaństwo chce praw? Wszyscy wyjść! Przekonany do reform król chciał jak najszybciej ogłosić konstytucję. Wiedział jednak, że ten plan ma tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. By zyskać pewność uchwalenia dokumentów, wyczekiwał na odpowiednią chwilę. Okazało się nią być święto wielkanocne. To czas, kiedy wszyscy świętują w swych domach zapomnieli na chwilę o trapiących ojczyznę problemach. A więc ogłaszam otwarcie obrad. Proszę rozdać kopię dokumentów. Głosujemy. Co to jest? Pierwszy raz mam to w ręku. Nie będę na to głosować. Ja też nie! Straże. A może jednak to podpiszę. W sumie czemu miałbym być gorszy? W imię Boga, w Trójcy Świętej, jednego, Stanisława Augusta, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski wraz ze Stanami skonfederowanymi dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic oraz dla dobra powszechnego niniejszą konstytucję uchwalamy i ją za świętą i za niezruszoną deklarujemy. Nie, nie róbcie tego! Już za późno, konstytucja podpisana. Właśnie mi mówili, Stasiu. Targowica. Wiwat konstytucja! Wiwat król! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę ważność panów, kto kocha ojczyznę, niechaj idzie za mną do katedry świętego Jana wykonać tę samą przysięgę. Wiwat konstytucja! Wiwat król! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Fakty jasno pokazują, że konstytucja z 3 maja 1791 roku była bardziej zamachem stanu, aniżeli pełnoprawnie uchwaloną reformą. Król wraz ze swoimi towarzyszami oszukali swoich przeciwników i siłą nakłonili do podpisania dokumentu. Gwarantował on jednak Polakom wiele dogodności. Trójpodział władzy, zniesienie liberum veto, wolnej elekcji, konfederacji i mnóstwo innych. Niestety już 14 maja 1792 została zawiązana Konfederacja Targowicka, która doprowadziła nie tylko do cofnięcia postanowień konstytucji, lecz także do drugiego rozbioru Polski. Dla przyszłych pokoleń konstytucja nabrała symbolicznego znaczenia, wykraczającego poza jej znaczenie praktyczne. Niektórzy twierdzą, że uchwalenie konstytucji było kroplą w geniuszu naszej głupoty. Czy tak było? Odpowiedzieć już musicie sobie. I jak? Zmarnowane pieniądze? No w sumie mogłaś wspomnieć, że bilety nie są takie tanie. Przez to zmarnowałam resztę moich pieniędzy, no ale już trudno. Dzięki temu moja świadomość narodowa wzrosła i patriotyzm mi się pogłębił. Coś ty taka patetyczna? Żartujesz sobie? Nie, jestem zupełnie poważną jak widać, ale następnym razem idziemy na komedię.
pani Katarzynie Polakowskiej, Kępińskiej Polakowskiej, panu Miłkowskiemu za przygotowanie, pani Edycie Stenma, powiem, że też pomagała za przygotowanie dzisiejszego apelu, zupełnie odmiennego niż oglądaliśmy dotychczas.